Pani minister, mam dwa pytania, właściwie to pytania, które już w wystąpieniach się przewijały. To jest kwestia związana z okresem przejściowym przekazania wypłaty stażów podyplomowych pielęgniarek i położnych do Funduszu Pracy. Chyba 4 czy 5 lat temu była decyzja o jednorazowym takim przeniesieniu do Funduszu Pracy. No i kolejne lata przesuwamy, tym razem ponownie, znowu o rok przesuwamy środki z Funduszu Pracy na zadania, które nie są zadaniami Funduszu Pracy, bo Fundusz Pracy przeznaczony jest na przede wszystkim aktywizację ludzi poszukujących pracy czy na tworzenie nowych miejsc pracy. I ponownie z tego źródła korzystamy. Czy faktycznie będzie to jednorazowe, czy jednak będzie tak przy PFRON-ie, że wpisze się to już na stałe i stanie się to już normą. I druga rzecz, chciałem dopytać o naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego ta zmiana. Wiadomo, że fundusz socjalny tworzony w zakładach pracy ma służyć ludziom najsłabiej uposażonym na pomoc dla nich. Próbuje się na tym oszczędzać. Trudno nawet wyliczyć, jakie będą oszczędności z funduszu socjalnego. I z tym wiąże się też pytanie dotyczące artykułu 36 i 37 dotyczące funduszu socjalnego, ogólnie mówiąc, służb mundurowych. Czy tam jest jakieś pogorszenie, bo tam są 0,5, 0,6? Jak to ma się w stosunku do lat poprzednich? Dziękuję bardzo.